W drugim konkursie na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury postanowiło zaprezentować się troje kandydatów. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, są to: Bożena Kamińska, która już kierowała ośrodkiem, łącząc funkcję dyrektora z obowiązkami poselskimi. W pierwszej edycji konkursu nie zyskała poparcia komisji konkursowej. W ostatnim czasie nad głową byłej posłanki pojawiły się czarne chmury. Ale ten fakt nie powinien mieć zgodnie z prawem żadnego wpływu na werdykt komisji misji konkursowej. Drugą osobą starającą się o dyrektorski angaż jest Ignacy Ołów. Jeszcze kilka tygodni temu był zastępcą dyrektora tej jednostki kultury, aktualnie kieruje nią jako pełniący obowiązki. Ignacy Ołów we wcześniejszym okresie kariery zawodowej był między innymi nauczycielem w drugim liceum ogólnokształcącym. Jest również założycielem i dyrygentem chórów kantylena oraz PRIMO. W pierwszej edycji konkursu również nie przekonał komisji do swojej kandydatury. Trzecia kandydatka to Anna Samoilenko. Jest prezesem związku Ukraińców w Suwałkach. Intensywnie angażuje się w społeczną działalność kulturalną, jest bardzo aktywną animatorką środowiska ukraińskiego mieszkającego i pracującego w Suwałkach. Kierowana przez nią organizacja była odpowiedzialna za tegoroczną edycję Sąsiadów przy stole, a w najbliższą sobotę podczas jarmarku Bożonarodzeniowego będzie można zobaczyć spektakl przygotowany przez Związek Ukraińców. Jak powiedziała w jednym z wywiadów, bardziej czuje się Ukrainką niż Polką, ale dodała również, że zdecydowanie czuje się Suwalczanką. W naszym mieście mieszka od kilku lat. Anna Samoilenko w konkursowych szrankach staje po raz pierwszy. Wciąż nie jest jeszcze znany konkretny termin pierwszego posiedzenia komisji.